Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam. Tak, witamy z Miśką na kanale Świadinuxa. Newsy! Newsy od 15 do 31 września dzisiaj Wam przedstawię, a jest tego naprawdę dość sporo. Są ciekawe rzeczy. Jest między innymi opis artykułu na temat Linuxa i co ma wspólnego Linux i neurobiologia bodajże, albo nauki neurobiologiczne do kompletu, jak jest to wykorzystywane. Dodatkowo mamy tutaj współpracę Valve i Arch Linuxa jak najbardziej. I dużo, dużo więcej. Czesiu, przyszedł kolejna kota. Słuchajcie, tych newsów jest naprawdę sporo. Mam nadzieję, że ktoś tam znajdzie coś dla siebie, a przy okazji FreeBSD znowu dostało grant od fundacji FreeBSD, dostali FreeBSD, Della, AMD i jeszcze tam jednej chyba firmy, prawie milion dolarów, jest grubo. Dzień dobry, a my z kotaciakami zapraszamy na film. Mamy początek miesiąca, więc czas na podsumowanie drugiej połowy poprzedniego miesiąca w linuxowo-open source'owym świadku. Newsy jak zawsze w miarę chronologiczne, podane od najstarszego do najnowszego. Zacznę od 16 września i wydania nowej wersji świetnego NLE, czyli programu do nieliniowej obróbki wideo, a chodzi tu oczywiście o Shotcut. Ja osobiście Shotcuta używam około 2 lat i szczerze mówiąc naprawdę jestem z niego bardzo zadowolony, mimo iż czasami zdarzają się małe wpadki programistom. Od początku tego roku nie działało tak zwane tworzenie proxy za pomocą technologii CUDA NVIDIA, czyli kodowania sprzętowego plików tymczasowych. 24.09 zostało to poprawione i kodowanie wstępne proxy działa w końcu poprawnie. To nie koniec nowości, bo poprawiono także problem z zamrażaniem linii czasu przy niektórych plikach i scenariuszach, przywrócono efekt reverb w wersji programu dla systemu Windows, czy poprawiono błędnie rozpoznawaną ilość FPS w filmie przy używaniu filmów z Androida. Więcej info na stronie deweloperów programu, gdzie gorąco zapraszam do changeloga. 20 września portal linuxjak.com poinformował o wydaniu przez firmę Valve nowej wersji biblioteki umożliwiającej uruchamianie gier przeznaczonych dla systemu Windows w Linuxie. Proton o oznaczeniu 9.0-3 pozwala na uruchomienie w Linuxie m.in. Avatar Frontiers of Pandora, Ball at Work The Ultimate Speedrun Platformer, Flatout 3, czy na przykład Sleeping Dogs Definitive Edition, Siberia i The King of Fighters 13 edycję Steam Edition przy okazji. Tytuły te są od teraz w pełni grywalne na platformie Steam Deck i samym Linuxie przy okazji, a dodatkowo wprowadzono wiele poprawek, m.in. dla Alan Wake i DLC American Nightmare, które działa już bez problemu w tej chwili. Także poprawiono Warhammera 40 000 Dark Tide, którym pozbyto się losowych crashy. Więcej info, Linuxjak zapraszam, albo strona Protona. Także 20 września wydano nową wersję linuxowego jądra systemu kernela o oznaczeniu 6.11. Zacytuję tu część posta Shreya Patel, która udostępniła na portalu Collabora.com właśnie ten wpis. Uwaga, będzie tłumaczenie maszynowe. Wersja 6.11 obejmuje rozszerzone wsparcie dla architektur ARM i x86, co oznacza lepsze zarządzanie procesorem i ulepszone bezpieczeństwo wirtualizacji dzięki SVSNP firmy AMD. Podsystem IOU Ring również został ulepszony, dzięki czemu operacje wejścia-wyjścia danych są szybsze i bardziej wydajne. W przypadku systemów plików BTRFS i EXFAT otrzymują one aktualizacje, które zwiększają wydajność i niezawodność, co jest świetne do zarządzania pamięcią masową dla szerokiej gamy urządzeń. Te ulepszenia sprawiają, że jądro jest bardziej elastyczne i wydajne w różnych środowiskach obliczeniowych. Po stronie sprzętowej Linux 6.11 dodaje obsługę nowych urządzeń takich jak najnowsze karty sieciowe Realtek i kontrolery zegara Qualcomm, zapewniając, że jądro dobrze współpracuje z nowym sprzętem. Dołączenie sterowników blokowych napisanych w Rust to kolejny ekscytujący rozbór, torujący drogę do bezpieczniejszego i szybszego rozwoju sterowników w przyszłości. Koniec cytatu. Więcej info oczywiście na kernel.org lub dziesiątkach artykułów w internecie.
połowy września pojawia się nowa komercyjna dystrybucja Linuxa od firmy Wind River o nazwie Elixir Pro i jest ona oparta na bezpłatnej i otwarto źródłowej edycji Elixir stworzonej w sierpniu tego roku dzięki pakietom Debiana. Cytując opis ze strony projektu elixir.org, projekt Elixir to inicjatywa społeczności, której celem jest poszerzenie dostępu do najnowocześniejszych technologii zarówno dla entuzjastów, jak i użytkowników korporacyjnych poszukujących niezawodnych, innowacyjnych rozwiązań skalowalnych od krawędzi do chmury. Projekt tworzy i utrzymuje dystrybucja typu open source klasy korporacyjnej. Pochodna jest to oczywiście Debiana, która jest łatwo do przyjęcia przez użytkowników i w pełni honoruje filozofię open source. Projekt, który niedawno ogłoszono, to Elixir Pro Enterprise Linux. Jest on przeznaczony dla wdrożeń Enterprise typu Cloud to Edge. Zacytuję tutaj część opisu ze strony edgeir.com. Elixir Pro zapewnia długoterminowe wsparcie komercyjne i usługi, wzmacniając projekt Elixir typu open source. Produkt rozwiązuje problemy związane z wdrażaniem aplikacji brzegowych i zarządzaniem złożonymi obciążeniami. Dyrektorzy do spraw informatyki ponownie oceniają dostawców Linuxa z powodu zakłóceń, takich jak koniec cyklu życia CentOS na przykład, no i zwiększa to wszystko popyt na rozwiązania typu Cloud to Edge. Elixir Pro oferuje branżę solidną i zróżnicowaną opcję, wspieraną przez wiodącego w branży dostawcę rozwiązań open source, powiedział Avijit Sinha, prezes Wind River. Wind River oferuje stabilność, aktualizację zabezpieczeń i pomoc techniczną dla użytkowników Elixir Pro i ma długą historię dostarczania rozwiązań open source dla przetwarzania brzegowego. No i to jest koniec cytatu. Jednym słowem albo zdaniem rośnie właśnie konkurencja dla SLES od Suzy albo dla Rela od Red Hata. Im więcej rozwiązań tego typu na rynku, tym lepiej, tak wiadomo, przynajmniej tak mi się wydaje, nie? No bo monopol czy duopol tak za dobry to nie jest. 18 września wydano stabilną wersję punktową bardzo cenionego systemu FreeBSD o numerze 13.4. Jest to wydanie czysto konserwacyjne, które nie wnosi wiele nowych funkcji, a poprawia istniejące bugi i problemy, czy dodaje nowe sterowniki dla wielu urządzeń. Poprawki nowości to m.in. pakiet ATF w wersji 0.22, Snapshot 5.5c21b2c, LibArchive 3.7.4, czy też Capsicum Test Snapshot o EABB7A83B, jakby tylko już interesowało. Została dodana obsługa SIM 7600G dla USG, a także liczne poprawki stabilności natywnych i opartych na Linux KPI sterowników bezprzewodowych. To wszystko dzięki sponsorowaniu projektu FreeBSD przez FreeBSD Foundation. Wprowadzono obsługę również obciążenia sumy kontrolnej SCTP dla interfejsu loopback oraz obsługę odczytu temperatury dla procesorów AMD Ryzen 7 Phoenix. Więcej info na stronie FreeBSD, gdzie gorąco zapraszam. Teraz coś dla posiadaczy karty Nvidia RTX przy okazji użytkowników programu MPV do odtwarzania filmu w systemie Linux i nie tylko. MPV w wersji 0.39 wprowadza obsługę skalowania obrazu przy pomocy filtra D3D11VA przy wykorzystaniu akceleracji sprzętowej kart RTX i Intel SVR, co zapewnia lepszą jakość obrazu. Pojawia się również nowy skrypt, tak zwany select.lua, który umożliwia użytkownikom łatwe wybieranie plików z listy odtwarzania, listy utworów albo rozdziałów. Mamy tutaj również, skorzystają na tym wszystkim również użytkownicy MPV w systemie Windows i mogą teraz oni korzystać ze zintegrowanych funkcji sterowania multimediami, dzięki którym zarządzanie odtwarzaniem w systemie operacyjnym Windows staje się bardziej intuicyjne. Ciągle trwają prace nad udoskonaleniem obsługi sesji Wayland przez MPV. Uzyskano to dzięki ulepszonej funkcji DMA Buff-Wayland. Ulepszono także wybór ścieżki do pliku przy stosowaniu języków wieloskładnikowych. Chodzi tu o FR-CA, czyli domniemuję, że to jest francusko-kanadyjski, tak? Czy wprowadzono obsługę technologii multi-touch.
Uwaga, wersja MPV 0.39 wymaga minimum FFmpeg wersji 6.1 w systemie. Więcej info na stronie GitHuba MPV, zapraszam. Dla wielbicieli lekkiego pulpitu LXQT to będzie bardzo interesujący news. Nadchodząca wersja LXQT 2.1, która ma pojawić się jeszcze w tym roku, wprowadzi eksperymentalną obsługę sesji Wayland oraz popularne kompozytory tego podsystemu graficznego, a mianowicie Hyperland, Kawin, LABWC, Niri, River, Sway i Wayfire. Jednakże jako, że będzie to eksperymentalne, trzeba pogodzić się z brakiem obsługi np. globalnych skrótów klawiszowych, czy np. ustawień monitora LXQT pod danym kompozytorem Wayland. Wtedy trzeba użyć programu, który się np. nazywa Kanshi. Do pulpitu zostanie dodana możliwość automatycznego stosowania palety kolorów po zmianie motywu graficznego. Dodano także możliwość konfigurowania rozmiarów pasków narzędzi oraz ikon, czy obsługę aktywacji funkcji nie przeszkadzać z ikony na pasku powiadomień oraz możliwość zapamiętywania poprzednich rozmiarów okien w ustawieniach monitora. Co do monitora, to ma być brak ustawień monitora i zarazem jego obsługa. Tak nie kumam za bardzo, ale dobra, spoko, damy radę. Aha, słuchajcie, przy okazji programy typu XRand i RestShift oczywiście nie będą działać w sesji Wayland, no bo to są programy przeznaczone wyłącznie dla X11 X.org. Ale sesja X11 będzie standardowo jeszcze długi czas dostępna, więc spokojnie, bez nerwów. Teraz dość nietypowo. 24 września ukazał się obszerny artykuł w portalu Linux Journal autorstwa George'a Whittakera na temat wykorzystania Linuxa w napędzaniu innowacji w badaniach nad neuronauką. W wielkim skrócie jest tam opisany pozytywny wpływ Linuxa i ogólnie open source, czyli wolnego programowania, na badania naukowe wszelkiego rodzaju, a to ze względu na, jak napisano, zasady jego zaprojektowania, w tym stabilność, wydajność oraz adaptowalność, co, jak stwierdził autor artykułu, czyni ten system idealnym wyborem dla wymagań także obliczeniowych współczesnej nauki. Wśród zalet w badaniach typowo neurologicznych wymieniono otwartość, źródłowość systemu, który pozwala badaczom na inspekcję, modyfikację, ulepszanie kodu źródłowego tak, aby odpowiadał konkretnym potrzebom danych zespołów naukowców. Także na plus jest możliwość dzielenia się ulepszeniami i innowacjami bez ograniczeń licencyjnych, co sprzyja środowisku współpracy, w którym naukowcy z całego świata mogą rozwijać pracę innych. Jest to szczególnie cenne w neuronauce, gdzie zbiorowe postępy mogą prowadzić do szybszych przełomów w zrozumieniu zaburzeń neurologicznych. Jak napisano w artykule, tutaj zacytuję: badacze zajmujący się neuronauką mogą skorzystać z niestandardowych jąder zoptymalizowanych pod kątem takich zadań jak przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym z urządzeń do neuroobrazowania lub zarządzanie symulacjami neuronowymi na dużą skalę. Linux umożliwia także dostosowanie priorytetów systemowych w celu faworyzowania procesów wymagających dużej mocy obliczeniowej, co ma kluczowe znaczenie przy przeprowadzaniu rozbudowanych symulacji w nocy lub przetwarzaniu dużych zbiorów danych bez zakłóceń. Wymieniono także specjalistyczne oprogramowanie, takie jak Neuron, służące do symulacji neuronów, i Nest. Jest to idealne narzędzie do symulacji sieci neuronowych na dużą skalę. Są one łatwo dostępne i często działają dużo lepiej w środowisku Linux ze względu na natywne wsparcie i aktywny rozwój społeczności. Wymieniono tutaj także w artykule, że wielkim plusem są menedżery pakietów w Linuxie, tak? Dystrybucje Linuxa oferują rozbudowane menedżery pakietów, które upraszczają proces instalowania, aktualizowania i konserwacji oprogramowania, umożliwiając naukowcom łatwą aktualizację narzędzi zgodnie z najnowszymi osiągnięciami naukowymi. Słuchajcie, artykuł jest naprawdę bardzo obszerny, ale napisany, powiem to tak, ludzkim językiem, więc zapraszam, żeby się z nim po prostu zapoznać osobiście. Link jest umieszczony pod tym filmem jak najbardziej.
Kolejne info, tym razem od System 76 i dotyczące ciągle budowanego pulpitu Cosmic Desktop Epoch 2. 26 września ukazała się druga wersja alfa tego nadchodzącego środowiska graficznego dla Pingwina i być może BSD. Pierwszą alfę pokazywałem w zeszłym miesiącu albo dwa miesiące temu na kanale na prawdziwym kompie, więc tam zapraszam zainteresowanych, abyście chcieli zobaczyć, jak to tak naprawdę działa, jak się zachowuje itd., itd. A dzisiaj w newsie garść nowych informacji, co poprawiono i wprowadzono. W jakim skrócie, jak na pakiet nowości przystało, otrzymujemy m.in. nową zakładkę w panelu ustawień systemowych dotyczącym Bluetooth. W zakładce dźwięk poprawiono teraz możliwość obsługiwania sprzętu podłączonego za pomocą Bluetooth. Dodano kompleksowy system motywu z możliwością udostępniania tychże motywów. Mamy tutaj możliwość wyboru trybu pionowego lub poziomego, jeżeli chodzi o układ przestrzeni roboczych. W tym Epoch 2, Alfie 2 zintegrowano i łatwo udostępniono system kafelkowania oraz poszerzono możliwości konfiguracji panela górnego oraz doka systemowego. Cytując 95 Linux, Cosmic Files wprowadza obsługę kompresji i rozpakowywania plików z poziomu menu prawego przycisku myszy. Mamy tu obsługę przeglądania i łączenia się z dyskami sieciowymi. Mamy tu również kompletne menu plik. Dodano także separatory na pasku bocznym do oddzielania kosza, sieci i dodatkowych dysków, a także są dostępne nowe skróty klawiaturowe do dodawania wybranego elementu do paska bocznego czy otwierania np. ustawień. Zacytuję jeszcze dodatkowo słowa przedstawiciela System 76. Słuchajcie, zostało to umieszczone na portalu oczywiście 95 Linux. Wydanie Alpha 2 Cosmic oferuje wyżej wymienione funkcjonalności zbudowaną przede wszystkim dla plików, dlatego filesa, tak? Dodatkowo mamy tu stronę ustawień poprawione. Znacząco poprawiono, popracowano nad infrastrukturą dla obsługi czytników ekranu plus i dotykowych i dodano także kilka pożądanych funkcji zarządzania oknami. System 76 jako firma jest zachwycony poziomem dotychczasowego entuzjazmu i współpracy z testerami wersji alfa oraz wczesnymi rozmowami z programistami aplikacji i appletów. Bardzo się cieszymy z możliwości przedstawienia Wam tego systemu już niedługo, powiedział System 76. Miesiąc albo dwa temu pokazywałem, jak zachowuje się beta środowiska do budowy maszyn wirtualnych. Chodzi tu oczywiście o bezpłatny Oracle VirtualBox 7.1, a teraz nie dość, że jest dostępna od kilku tygodni już pełna wersja tego wszystkiego, to jeszcze wydano kolejne uaktualnienie tego świetnego programu. 27 września pojawiło się sporo artykułów na temat VirtualBox 7.1.2, czyli poprawionej wersji, która została, tak jak powiedziałem, niedawno wydana. Możemy się z nich dowiedzieć, iż deweloperzy właśnie poprawili błędy graficzne, które tam występowały, oraz tłumaczenia w niektórych językach były błędne. Dodatkowo akceleracja 3D działa w końcu poprawnie, bo w 7.1 były z tym problemy i to podobno spore, a dodatkowo pojawiła się możliwość włączenia wspomagania 3D w przypadku używania gości ARM. Naprawiono również niektóre problemy z DHCP zgłaszane przez użytkowników z pewnymi maszynami gościnnymi. Dodatkowo jest poprawiony problem z ładowaniem zapisanego stanu tworzonego przez VirtualBox 7.0, pewnie chodzi o migawkę, oraz dwa błędy wpływające na wydajność maszyn wirtualnych na kostach Windows. Więcej info, release notes, strona VirtualBox, gorąco zapraszam. Jak wiecie lub nie, system stosowany w konsoli Steam Deck firmy Valve to oczywiście Arch Linux. 28 września pojawiła się bardzo ciekawa informacja na temat, jak to nazwano, bezpośredniej współpracy między deweloperami Arch Linuxa a firmą Valve. Czytując częściowo portal Foronix, słuchajcie, deweloper Arch Linux Levente Poliak poinformował na liście mailingowej projektu, że Arch Linux i Valve są teraz w bezpośredniej współpracy i że Valve zapewnia wsparcie finansowe, aby pomóc w budowaniu infrastruktury usług i bezpiecznej, jak to nazwano, enklawy podpisów dla dystrybucji. Pewnie chodzi o te nieszczęsne klucze GPG. Cytując nadal, Poliak napisał na liście mailingowej także: ta okazja pozwala nam zająć się niektórymi z największych wyzwań, z którymi mierzyliśmy się od jakiegoś czasu.
Współpraca z Valve przyspieszy postęp, który w przeciwnym razie zająłby nam znacznie więcej czasu i ostatecznie odblokuje nas przed i pomoże nam odblokować realizację niektórych z naszych zaplanowanych przedsięwzięć dużo szybciej. Jesteśmy niesamowicie wdzięczni Valve za umożliwienie tego i za ich wyraźne zaangażowanie w pomoc i wsparcie dla Arch Linuxa. No, bez Valve, szczerze mówiąc, to gamingowy Linux by leżał i kwiczał, po prostu by to nie istniało. Dzięki tej firmie, koderom także z odpowiedzialnym za Vulkana itd., to naprawdę Linux się wybił i to grubo, bardzo grubo. Wielkie dzięki za waszą pracę, panowie z Valve i wszyscy deweloperzy, którzy są za to odpowiedzialni. Ten rok jest bardzo optymistyczny, jeżeli chodzi o wspomaganie projektów przez duże firmy i fundacje, chodzi o open source'a oczywiście. Niedawno wspominałem, że prawie 700 tysięcy euro poszło dla Samby i tyle samo od niemieckiego funduszu Sovereign dla FreeBSD, tak? A teraz kolejna dotacja się szykuje i ponownie to w imponującej kwocie. Fundacja FreeBSD oraz Quantum Leap Research pod koniec września 2024 roku ogłosiły, że przeznaczają 750 tysięcy dolarów na poprawę obsługi laptopów przez system FreeBSD. Jak napisano w komunikacie na stronie FreeBSD Foundation, będę cytował: użytkownicy FreeBSD oczekują, że ich laptopy będą działać bezproblemowo, bez rozległej konfiguracji, podczas gdy FreeBSD wyróżnia się w środowiskach serwerowych i wbudowanych, jego obsługa laptopów jest bardzo opóźniona, szczególnie w tak ważnych obszarach jak Wi-Fi, Bluetooth, uśpienie, wznawianie, mikrofony cyfrowe itp. Itd. Luki te luki funkcjonalności zmniejszają atrakcyjność FreeBSD, można przeczytać dalej, dla tych, którzy polegają na laptopach w codziennych zadaniach. Zamknięcie tych luk jest kluczowe dla uczynienia FreeBSD bardziej opłacalnym i atrakcyjnym wyborem zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i korporacyjnych oraz przedsiębiorstw. Cytując nadal ze strony fundacji, oprócz użytkowników indywidualnych, organizacje, które stawiają bezpieczeństwo punktów końcowych na pierwszym miejscu, coraz częściej zwracają się w stronę FreeBSD ze względu na jego bezpieczne i stabilne środowisko. Jednak ograniczone wsparcie dla nowoczesnego sprzętu, w tym laptopów, takiego jak szyfrowanie dysków, hibernacja i najnowsze standardy łączności bezprzewodowej, spowalniają szerszą adopcję korporacyjną naszego FreeBSD. Dzięki poprawie kompatybilności laptopów, FreeBSD ma potencjał, aby stać się solidną, bezpieczną alternatywą dla Linuxa i Windowsa w środowiskach korporacyjnych. Słuchajcie, co ciekawe, całkowita kwota inwestycji może przekroczyć $1 milion, a dlatego, że swoją pomoc, także finansową, dostarczy, uwaga, Dell, AMD i Framework Computer. No to grubo, bo się robi dobra konkurencja dla Linuxa. Konkurencja zawsze jest pozytywna. Na koniec nowinka dla maliniarzy, czyli posiadaczy Raspberry Pi. Raspberry Pi 5 jest dość popularny na świecie i często używany w różnego rodzaju projektach, w tym wykorzystujących elementy rozpoznawania rzeczywistości poprzez sztuczną inteligencję. No i w sumie nic dziwnego, bo piątka jest nawet do 5 razy szybsza w niektórych zadaniach niż poprzednie wersje 4B. W czerwcu tego roku pokazano tzw. RPI Raspberry Pi AI Kit. Był, no i nadal jest to zestaw, tzw. HAT, w którym zastosowano akcelerator AI Hilo 8L. Raspberry Pi, Fundacja Raspberry Pi twierdzi, że jest on zdolny do 13 tera operacji na sekundę, czyli tzw. TOPS-ów. Jest to przeliczanie ogólnie wydajności AI, tak? Mamy tu dla porównania MPU, czyli ten procesor taki AI od Intela, czy Qualcomma, czy na przykład AMD, mieszczą się w przedziale 40 do 50 TOPS-ów. No ale mimo wszystko 13 TOPS-ów to i tak jest całkiem dobry wynik na taki komputerek, nie? Teraz pod koniec września zaprezentowano dodatek do wszystkich Raspberry Pi, które są wyposażone w złącze kamery CSI. Słuchajcie, może to działać nawet z Raspberry Pi 400, czyli te Pi wbudowane w klawiaturę, czy Raspberry Pi Zero. Jest to efekt współpracy fundacji Raspberry Pi z Sony Semiconductor Solutions. Kamera ta korzysta z zaawansowanego inteligentnego przetwornika obrazu IMX500,
który ma wbudowane funkcje AI od Sony i oferuje rozdzielczość 12 megapikseli. Zapytacie, jakim cudem przetwornik obrazu wspomaga operację uczenia maszynowego i AI? To proste. Na płycie tego sprzętu znajduje się dodatkowo zintegrowany mikrokontroler RP2040, który umożliwia kamerze przetwarzanie danych tudzież obrazu za pomocą sztucznej inteligencji, a także odciąża samo Raspberry Pi w przeliczaniu tych danych dla i od sieci neuronowych i modelu AI. Sam ten czujnik, przetwornik obrazu IMX500 także posiada jakieś wsparcie dla AI. Słuchajcie, koszt takiego sprzętu to, spokojnie, $70 i powinno być ono dostępne jak najbardziej u oficjalnych dystrybutorów Raspberry Pi, także tutaj w Polsce. No i kończymy na teraz, mam nadzieję, że się coś tam przydało, o ucho, obiło. Poczytajcie sobie artykuł na temat tych neuro, coś tam rzeczy, gdzie Linux zaczyna rządzić i jest używany i tak dalej, i tak dalej. Poza tym co, dzięki za oglądanie ogólnie tego filmu, dzięki za wsparcie tego kanału. Ja oczywiście polecam jak najbardziej Jesień Linuxową, Jesień Linuxowa 2024, konferencja, która jest organizowana przez PLUG, Polską Grupę Użytkowników Linuxa. Odbędzie się ona 20 chyba 3 do 5, mogłem powalić. Słuchajcie, mogłem powalić na stronie Jesień Linuxowa, możecie pełne info znaleźć. Ja także robiłem film na ten temat, taki skrótowy, kto tam się pokaże, co będzie i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam do tego filmu, jak coś, jest link pod tym, wczytaj więcej. Dodatkowo również oczywiście strona Jesień Linuxowa, tak, możecie sobie tam zobaczyć, zamówić bilet i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Gorąco do tego zapraszam. Dobra, wszystko, trzymajcie się, do następnego filmu, pozdrawiam, Bartek, cześć.